W Gliwicach w obrębie Starego Miasta przybędzie takich znaków, a kolejne ulice zostaną zamknięte dla ruchu. Wkrótce strefa ograniczonej dostępności dla aut będzie szersza. Chcemy poszerzyć tą strefę o te kolejne ulice. To jest dosyć spory obszar znowu, który jest wyłączany. W nadziei na to, że te ulice się będą mniej więcej tak rozwijać, jak się rozwinęła na przykład gastronomia na ulicy Plebańskiej czy na ulicy Raciborskiej. Jest to zmiana, myślę, oczekiwana przez wielu mieszkańców. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że kłopotliwa również dla mieszkańców Starówki. Na uliczki wokół rynku ich mieszkańcy wjadą na podstawie identyfikatorów. Będą też mieli bezpłatne miejsca postojowe w granicach strefy. Nadal najważniejsze ulice i plac parkingowy będą dostępne dla wszystkich kierowców, ale dla większości Starówka będzie zamknięta. Wyjątkiem są dostawy do lokali. Tutaj wyznaczamy czas na realizację dostaw dla punktów handlowych, gastronomicznych, które się znajdują w tym miejscu. Tutaj ten czas na te dostawy zostanie wydłużony. Nie czas jest tutaj problemem, ale niektórzy przedsiębiorcy uważają, że miasto powinno wystawiać dla nich więcej przepustek, bo jedna na lokal to za mało. Choć są zadowoleni ze zmniejszenia ruchu samochodów, to nie zawsze wszystko działa tak, jak powinno. Niestety wydaje mi się, że jest za słabo pilnowane to też. No, widzimy nieraz przypadki, że stoimy przy ogródku piwnym, a już jest późna pora, to już nikt nie sprawdza tego, czy ktoś wjeżdża, czy nie wjeżdża. Może lepiej by to było, jakby był jakiś system, ale wiem, że to też nie jest tania sprawa, jakiś system elektroniczny. Takie ograniczenia to już w wielu dużych miastach norma, ale jak każda nowość, zakazy mogą być różnie odbierane. Różne priorytety, różne oczekiwania i trzeba to jakoś wyważyć. Natomiast no, w myśli tej zrównoważonej mobilności chodzi o to, żeby tą szalę jednak przechylać trochę na stronę pieszego, na stronę rowerzysty, a niekoniecznie wszędzie wpuszczać samochody. Nie tylko badania, ale też praktyka dowodzą, że przy ulicach z mocno ograniczonym ruchem kołowym biznesy, takie jak gastronomia, rozwijają się szybciej. Ludzie chętniej spędzają czas w otoczeniu, w którym jest mniejszy hałas i emisja spalin.